Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu przyjrzy się bliżej sprawie zaniedbań obiektu znanego dawniej jako Porcelana Wałbrzych. Ukarania właściciela terenu domaga się konserwator zabytków. To, co dawniej było tętniącym życiem, dającym pracę wielu setkom osób zakładem, dziś tylko straszy wyglądem, zagraża bezpieczeństwu i jest prawdziwym utrapieniem dla konserwatora zabytków. Kierownik wałbrzyskiej delegatury Anna Nowakowska-Ciuchera po niezliczonej liczbie pism i próbach nakłonienia właściciela terenu do prawidłowego zabezpieczenia obiektu zwróciła się o interwencję do organów ścigania. Po zbadaniu sprawy prokuratura rejonowa w Wałbrzychu zdecydowała się umorzyć postępowanie. Gdy wydawało się, że sprawa znów zatrzyma się w martwym punkcie, z prokuratorem rejonowym w Wałbrzychu skontaktowali się dziennikarze Radia Wrocław. Po wstępnym zapoznaniu się z aktami sprawy prokurator Marcin Witkowski zdecydował, że nakaże kontynuować postępowanie. Jego zdaniem prokurator prowadzący wcześniej tę sprawę nie zebrał wyczerpującego materiału dowodowego, aby wydać ostateczne postanowienie. Kierownik delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anna Nowakowska-Ciuchera liczy, że w tym przypadku uda się pociągnąć właściciela terenu do odpowiedzialności za zniszczenie zabytkowego obiektu. Kara może w tym przypadku sięgać nawet 8 lat więzienia, a w podobnych przypadkach w Kotlinie Kłodzkiej udało się skazać właściciela na 2 lata pozbawienia wolności. PWSZ rozpoczyna współpracę z PKP Intercity. Jest to kolejna umowa dotycząca studiów dualnych. W PWSZ jest to już trzecia tego typu oferta. Poprzednie zawarte zostały z firmą Ronal Polska oraz NSK. Głównym celem studiów dualnych jest rozwijanie umiejętności studentów do zastosowania teorii w praktyce, w realnym środowisku pracy, z wykonaniem najnowszych technologii, a także wykształcenie u nich umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków. Wałbrzyska PWSZ jest pierwszą uczelnią w Polsce, z którą PKP Intercity zawarło umowę w sprawie studiów dualnych. Możliwość tego typu kształcenia otrzyma dwójka studentów drugiego roku studiów, którzy zostaną wyłonieni podczas procesu rekrutacji. Czy Kino Zorza zostanie znów otwarte? Zamknięte Kino Zorza na Białym Kamieniu lata świetności ma już dawno za sobą. Jeden z mieszkańców Wałbrzycha postanowił przywrócić do życia ten charakterystyczny obiekt. Na portalu zrzutka.pl zorganizował zbiórkę pieniędzy. Jak informuje potencjalny nabywca, kino zostało wycenione na 700 tysięcy złotych. Mężczyzna chce uzbierać kwotę 1 200 000. Jak informuje na stronie zbiórki, padłem na pomysł, by zagospodarować go, remontując kino, a także wykorzystać w jakiś ciekawy sposób cały przybytek, ponieważ poza salą kinową w środku jest jeszcze sporo pustych przestrzeni. Co myślicie o samym pomyśle? Link do zbiórki znajdziecie na portalu wałbrzych24.com. Czekamy na Wasze komentarze.